Tak, ja mówiłam. Ale teraz powinno być sesji. A, ja to zostawiam. Wycieczka jest. Tak, ja mówiłam. Ale teraz powinno być sesji. Na dzisiejszej uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej serdecznie witam panią burmistrz Elżbietę Radwan i wiceburmistrza Wołomina pana Roberta Makowskiego. Serdecznie witam uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego PUL imienia 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, którzy to uczniowie przyjechali z inicjatywy pani dyrektor Agnieszki Kaczyńskiej. Serdecznie witam radnych Rady Miejskiej w Wołominie, radnego Tomasza Kowalczyka, Mirosława Bieńczyka i Zbigniewa Paziewskiego. Serdecznie witam wychowawców, panią Beatę Mrozowską i księdza kapitana Grzegorza Idzika, którzy przyjechali tutaj wraz z pocztem sztandarowym i oddziałem pierwszego liceum ogólnokształcącego PUL imienia 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Witam serdecznie. Bardzo serdecznie witam naszych pielgrzymów, uczestników wycieczki z Augustowa, z parafii pod wezwaniem świętego Marcina, z przewodnikiem panem Zbigniewem Kowalskim. Serdecznie witam mieszkańców Osowa i uczestników warsztatów w Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Witam serdecznie pana Stefana Ślustowskiego z Warszawskiego Klubu Myśli Pozytywnej. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana Dariusza Lorantego, negocjatora policyjnego, komentatora mediów w zakresie bezpieczeństwa. Witam serdecznie. Tutaj pan przewodnik, pan Zbigniew Kowalski doprecyzowuje, że grupa jest z Odolanowa. Przepraszam bardzo i witam serdecznie. października 2003 roku do marszałka Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiający między innymi Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Polski Sejm
20 lutego 2004 roku ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Co wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy. Chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski. Wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. Dziś te refleksje towarzyszą nam także w Ossowie, w miejscu realnym i symbolicznym, związanym z wielkim zwycięstwem Polaków w 1920 roku. 2 maja w 1945 roku polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie. W latach PRL-u 2 maja zdejmowano flagi państwowe po 1 maja, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 maja. Oprócz Polski święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, na Litwie, Ukrainie i w Chinach. Za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu państwowego. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania rzucim się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Po hymnie. Prosimy o wypowiedź panią burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan. Szanowni Państwo, po tak wspaniałym wstępie, jakiego dokonał, takiego rysu historycznego, nasz pan dyrektor Instytucji Samorządowej, pan Rafał Pazio,
pozostaje mi tylko wyrazić swoją radość, że tak dużo nas tutaj jest. Szanowni Państwo, bo nie tylko są mieszkańcy i zaprzyjaźnione osoby nam, ale i nasi goście. To taka tradycja wołomińsko-osowska. Jesteśmy wszyscy w wspaniałym miejscu w Osowie i zaraz przeżyjecie naprawdę patriotyczną, sentymentalną podróż w przeszłość. My jesteśmy dumni z Osowa. Wszystko wam opowiedzą, zobaczycie własnymi oczami. Dotkniecie serca historii tej z 1920 roku, bo tu się o tym najwięcej mówi. O zwycięstwie Polski nad bolszewikami. Ale dzisiaj mamy dzień radosny, taki szczególny dzień flagi, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej i dzień Polonii. I te dwa święta bardzo się łączą ze sobą, bo nasza Polonia, Polacy za granicą, jednak sentymentalnie z sercem są związani z nami, z naszymi tradycjami, z naszymi różnymi trudnymi, ale i też dobrymi chwilami, które przeżywamy, są naszymi dobrymi ambasadorami. I dzisiaj w ten dzień flagi, jak widzę wszystkie uśmiechnięte twarze, to wiem, że warto. Warto mówić o dumie, o honorze, o Bogu. Warto. My Polacy po prostu to powinniśmy robić. Szanowni Państwo, nasze barwy, nasza flaga, to tak dumnie brzmi i żebyśmy ją zawsze mieli na uwadze i przede wszystkim w swoich sercach. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Bardzo się cieszę, że możemy razem święto przeżywać w sposób godny i taki radosny. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za wypowiedź pani burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan. Teraz nastąpi wyprowadzenie pocztu sztandarowego. Pododział, baczność! Brawo! Wzrok! Szanowni Państwo, po pierwszej części naszej uroczystości przymaszcie flagi narodowej w Ossowie. Serdecznie zapraszam na koncert, który odbędzie się w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej. Koncert Niepodległej, ballady i pieśni wysłuchamy w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego. Serdecznie zapraszamy o przejście do sali i tam po kilku minutach od momentu, kiedy wyjdziemy, rozpocznie się druga część naszej uroczystości, czyli koncert dla Niepodległej. Dziękuję serdecznie. Także już wracamy z powrotem do domu i cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak zacnej uroczystości tutaj. Ja szczególnie w takim miejscu, bo miejsce jest niezwykłe. Myślę, że akurat moja grupa, pozwolę sobie tak powiedzieć, z Dodalanowa nie zna bliżej szczegółów, ale na pewno wie o Bitwie Warszawskiej i myślę, że dzisiaj utrwalimy swoje informacje, wiadomość i w pewnym sensie też w tak zacny dzień oddamy hołd tym wszystkim, którzy tu walcząc o ojczyznę, za ojczyznę oddali życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, za chwilę rozpocznie się koncert, natomiast chciałem tylko poinformować grupę, że po zakończeniu tej części uroczystości grupa będzie miała możliwość przejścia z przewodnikiem w miejsca istotne i miejsca istotne związane z pamięcią o 1920 roku, ale wszystkich jeszcze zapraszam do środka, są miejsca, naprawdę można usiąść. Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że jest Państwa tak wielu dzisiaj na tym koncercie. Postarajmy się oddać hołd tym wszystkim, którzy polegli na tej ziemi o walce o wolność, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju i śpiewajmy razem te pieśni. Niektórzy z Państwa, bo nie mieliśmy aż tak wiele tych tekstów, korzystajcie po dwie osoby Państwo i śpiewajmy pieśni. Tak postarałem się dobrać ten program, aby on był związany z tym miejscem,
I świętujmy śpiewając pieśni patriotyczne. A oczywiście na sam początek piosenka Marsz Pierwszej Brygady. Myślę, że większość z Państwa zna tę pieśń. Cóżeś ty za pani?
w pokochach zimnym leży grobie. Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, zimnym leży grobie. Ten już w grobie leży, stara od rodziny, a za nim pozostał, cichy płacz dziewczyny. A za nim pozostał, cichy płacz dziewczyny. Brawo, wszyscy znają. Proszę Państwa, na pewno Państwo widzieliście trzy tablice poświęcone naszym przyjaciołom, którzy wspierali nas w bitwie warszawskiej. Tablicę poświęconą pilotom amerykańskim, tablicę poświęconą też misji wojskowej francuskiej, ale również tablicę naszych przyjaciół, Węgrów i tak dalej. Teraz ja również pozwoliłem sobie oddać hołd w piosence. Najpierw Francuzom, śpiewając piosenkę, Państwo jej nie macie, chyba że Państwo powtórzycie. Fleur au fusil, tambour au bâton, il va. No, dobrze, to ja ją zaśpiewam sam. Proszę Państwa, Francuzi wspierali Polaków w walce o niepodległość, w walce roku 1920, poprzez swoją misję wojskową, która szkoliła naszych oficerów, ale również ofiarowali nam sprzęt wojskowy, a szczególnie mowa tutaj o czołgach Renault FT-17, którego egzemplarz w roku 2016, jeden z egzemplarzy, odtworzyła wołomińska firma DJ Chem. Gdzie ten czołg teraz stoi, panie burmistrz? Przy firmie na Łukasiewicza 4. Na Łukasiewicza. Taki czołg właśnie, to replika tego czołgu FT-17 stoi w Wołominie, właśnie ofiarowana przez właściciela firmy DJ Chem. Piosenka z roku 1921 akurat. Piosenka żołnierza w wersji francuskiej. Swoją buławę marszałka, a kiedy wraca z tej tułaczki wojennej, to przynosi w swoim plecaku trochę brudnej bielizny i tak sobie myśli, warto było, nie warto było. A druga piosenka, proszę Państwa,
w hołdzie naszym przyjaciołom Węgrom, którzy omijając blokadę Czechów i Niemców poprzez Rumunię ofiarowali nam podczas Bitwy Warszawskiej ponad 140 milionów nabojów do karabinu Mannlicher, ale również ponad 13 milionów nabojów do Mausera. Znaczną ilość amunicji ciężkiej. Wszystko to było ukrywane w transportach z lekami przez Rumunię. Rumuni też byli nam bardzo przyjaźni. I ta piosenka została napisana dla tych Polaków, którzy walczyli w roku 20. Napisał ją Węgier. Świat cały śpi spokojnie. Szary ich strój, nie noszą ni srebra, ni złota. Słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają.
zapłota, a oczy ich dumne utkwione są dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumne utkwione są dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się miota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą. Drzewce, bo w pierwszej wersji były drzewce. Chodziło o flagi na drzewcach. Jak szli strzelcy, wszystkie flagi i drzewce były pochylone w ich stronę. Później zmieniono na drzewa, ale prawidłowa wersja to są drzewce. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O, tutaj widzę zadowolenie i uśmiech na ustach, bo myślę, że wszyscy będą śpiewali. Tak, o mój rozmarynie, rozwijaj się. Rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. Zapytam się. Pójdę do dziewczyny. Jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, maszerują, zaciągnę się, uwaga, dadzą mi konika ci samego, dadzą mi konika ci samego i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Pocałuję, ale nie.
Bagnet mnie ukuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Na mojej mogile wyrośnie bez. Na mojej mogile wyrośnie bez. Nie chciałaś mnie kochać, nie chciałaś mnie kochać. Nie roń teraz łez. Nie chciałaś mnie kochać, nie chciałaś mnie kochać. Nie roń teraz łez. Piosenka. Panie dyrektorze, tak, jeszcze możemy śpiewać? Pani burmistrz, tak? Możemy, dobrze? Jakby coś, to proszę, cięcie. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów. Państwo tego nie macie, dlatego, że to jest dosyć trudna piosenka w sensie interpretacyjnym. To znaczy, ja nie wątpię w Państwa umiejętności wokalne, bo już usłyszałem. Gdybym był wiedział, że to będzie taka zdolna grupa, panie dyrektorze, no to ja bym wtedy ten tekst wydrukował. Natomiast postaram się ją dla Państwa przekazać, tak jak ją napisał Felix Konarski, ten sam Felix Konarski, który napisał Czerwone Maki pod Monte Cassino. Powiedział mi pan, proszę pana, przedwczoraj, nawiasem w rozmowie, że pan ma już dość, proszę pana, tych piosenek o Wilnie i Lwowie, że to wspomnienie zbyt boli, że czas skończyć was z tą dręgą. Być może, a czy pan mi pozwoli, że na to odpowiem piosenką? Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo z moich snów i moich łez, lecz tęsknoty nie zabiorą, bo tęsknota we mnie jest. Przypuszczam, że pan mnie zrozumie. I sądzę, że pan mi wybaczy. Bo ja już inaczej nie umiem. Ja już nie potrafię inaczej. Pan patrzy realnie na wszystko, a ja zamknę oczy czasami. I Lwów mam przed sobą tak blisko, i Wilno mam tuż przed oczami. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów.
rabowali mi już sporo. Przesunęli Bóg i sam, lecz tęsknoty nie zabiorą ani oni, ani Pan. Gdy se wspomnę Lwów i Wilno, jakaś kropla wokół drga. No i żałość mam tak silną, że dna nuta w sercu gra. I choć mówią mi, idź sobie, to nie twoja ziemia dziś. Polski w Wilnie i we Lwowie, każdy kamień, każdy liść. Cóż jeszcze mam rzec, proszę pana? Gdy wszyscy na świecie to wiedzą, że wolność co prawda nam dana, a polski pół leży za miedzą. I tylko po tamtej stronie, co losu ironią się zdaje, chcą mówić mi w bezwzględnym toni, że polskie nie były to kraje przodków mych pokoleń krocie, na poletkach Boga tam łyczakowskim i na Rosie wieczne swe mieszkanie ma. Więc niech mówią siły niecne, że nie bronię ziemię tam. Przecież do nich ja odwieczne przez te prochy prawo mam. Odwieczne przez te prochy prawo mam. Dziękuję bardzo. Rzecz o Powstaniu Warszawskim, cokolwiek by się nie mówiło, jakkolwiek byśmy się spierali o tym, czy warto było, czy nie, w hołdzie tym, którzy polegli o Warszawę. Pierwszy sierpień, dzień chwały, powstał naród Warszawy, by stolicę uwolnić od zła. I zatknęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów jak las. O, jaka rozkosz w sercu rozpina, gdy bis w ręku gra. A elki nigdy się nie zacina, wolna Warszawo ma. Boskwi naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć. Bo gdy naród rad chwycił za oręż, musi wolnym być. Trzeba obejść przez getto, bo już pole zdobyto, wiórami czerwieni się noc. Stare miasto już płonie, a na mgle
grają już dłonie, trzeba walczyć, lecz nie mamy czym. O, jaka rozpacz w tym sercu rozwina, walczyć nie ma czym. Początku tylko idzie dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te, i za trupów dziś pełne ulice, za powstanie. Niemcy są w każdej bramie i stawiają Polaków pod mur. Słychać tylko salwy krótkie, potem jęki cichutkie, tak to ginie warszawski nasz lud. Tak to giną warszawiacy, bohaterscy chłopacy, co Warszawę wolną chcieli mieć. Pomocy nam nie przysłali, na wroga wydali miast wolności, mamy dziś śmierć. O, jaka rozpacz w tym sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Począł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te, i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew, za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te, i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Dziękuję. Proszę Państwa, zbliżamy się powoli do końca tego recitalu. Piosenka, którą na pewno Państwo znacie, Biały Krzyż Krzysztofa Klęczona. Biały Krzyż, jakich wiele w polskim krajobrazie. Piosenkę napisał Janusz Kondratowicz, a muzykę Krzysztof Klęczon. Zawsze pamiętajmy, droga młodzieży, pamiętajmy o tych, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Biały Krzyż. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli nas. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień silnej mgły. Tylko w polu biały krzyż pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad, wraca dziś pamięć o tych, wieczorny rok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych kul, o nowy dzień.
Niepodległości. Ja dziękuję bardzo pani burmistrz i panu dyrektorowi za zaproszenie. I co? Dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie i oczywiście myślę, że jeżeli pan Wojciech się odniesie do tego naszej prośby, do państwa prośby, to zawisuję. Chciałem tu jeszcze w tym miejscu poprosić panią burmistrz o podsumowanie tej części naszej uroczystości, bo oczywiście grupa zostaje i będzie jeszcze tutaj poznawana nasze miejsca pamięci. Natomiast panią burmistrz proszę o kilka słów tutaj w tej części uroczystości. Szanowni państwo, no jednak fajnie w tym osobie. Mamy takiego wspaniałego, pan Wojciech Bardowski, bardzo proszę. To jest... po sąsiedzku, ale bardzo, bardzo blisko. Ale to jest też taka nasza lokalna, może źle powiem, perełka właśnie, wizytówka, to nie chciałam powiedzieć. Słuchajcie, my jesteśmy naprawdę tutaj bardzo patriotyczni i taki Wołomin jest, ziemia wołomińska, tego cudu nad Wisłą, taka właśnie jest. I trochę sentymentalna, nostalgiczna, ale zawsze blisko polskich spraw. I właśnie między innymi pan Wojciech wpisuje się w te nasze takie relacje. Jest naszym dobrym ambasadorem osoba. Dzisiaj po raz drugi użyłam tego słowa ambasadorem. Ale wiecie, musimy o tych sprawach naszych mówić. My starając się o to, żeby osób był jak najbardziej wyeksponowany pod względem swojej świetności, tego co tu się wydarzyło, przeprowadziliśmy szereg i różnych i konsultacji, i różnych konferencji historycznych i pukaliśmy wszędzie, żeby o tym osobie było głośno, o tej zwycięskiej Bitwie Warszawskiej, o to, żeby zbudowano tutaj muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. I wiecie, naprawdę my żeśmy przeszli taki szlak bojowy i nie wszędzie wiedziano. Naprawdę, nie wszędzie taką mieli wiedzę, co tu się tak naprawdę wydarzyło. A szczególnie, kiedy żeśmy spotykali się właśnie z przedstawicielami innych krajów. Dlatego tam Polonia nam pomogła, szczególnie w Londynie, w Paryżu. Dużo głośno mówili w Brukseli. Była przepiękna wystawa. Rozpychaliśmy się wszędzie łokciami trochę. I taką piosenką też patriotyczną pana Wojtka Bardowskiego. Będzie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie. Takie stosowne porozumienie podpisaliśmy w zeszłym roku z byłym już ministrem Antonim Macierewiczem, ale wydaje mi się, że ten rząd no, chyba nie odpuści czegoś tak fantastycznego jak zwycięstwo nad bolszewikami. I chociaż słyszy się różnie, że troszkę się może to przesunąć w czasie, to jesteśmy na dobrej drodze. I wy też mówcie o tym osobie. Wspominajcie w swoich rodzinach, choćby też i taką pieśnią patriotyczną. Ja dziękuję wam bardzo, bo siedziałam obok tych naszych młodych mieszkańców i byłam bardzo zbudowana. Śpiewali tak, że aż serce rosło. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Odwiedzajcie nas. I jeżeli możecie gdziekolwiek powiedzieć dobre słowo o osobie, o Wołominie i zachęcić też innych swoich znajomych, czy w parafiach, czy w swoich środowiskach, gdzie żyjecie,
to zróbcie to. Zapraszamy, serdecznie zapraszamy do Osowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie pani Burmistrz, jeszcze pan Wojciech. Myślę, że to jest stosowna okazja. Proszę Państwa, rok niepodległości, stulecie odzyskania niepodległości, płyta niepodległej ballady i pieśni. Chciałbym w tym miejscu podziękować serdecznie pani burmistrz Elżbiecie Radwan i samorządowi miasta Wołomin za to, że zechcieli wesprzeć ten projekt. To jest jedna, pierwsza. Pozwolicie Państwo, że ofiaruje ją pani burmistrz w tym dniu szczególnym. Już się tłoczą te płyty, już niedługo zawitają do pani burmistrz. Pani burmistrz, dziękuję serdecznie. Takie pieśni jak Marsz Pierwszej Brygady, Marsz Sybiraków, Piechota w Sutrynie daleko za miastem, Już mi raz zabrali Wilno, Mała dziewczynka z AK 1 sierpnia, ale również Marsz Polonia. Takie pieśni znajdują się na tej płynie. Płycie już niedługo w Wołominie, w Urzędzie Miasta Wołomin, ale także w dobrych sklepach muzycznych. Żartowałem. Pani burmistrz, serdecznie dziękuję. Panie dyrektorze, tak, ja oddano mi głos, więc proszę Państwa, słowa tej piosenki napisał Ernest Bryl, a piosenka jest z repertuaru Bernarda Ładysza. Nie zobaczysz, matko, syna. Będzie kilka minut, może około 10 minut tutaj na rozmowy kuluarowe, na spotkanie czy rozmowy tutaj z panią burmistrz, z samorządowcami czy z panem Wojciechem Bardowskim. Też będzie można zobaczyć wnętrze naszego centrum. My tutaj tylko posprzątamy krzesełka i będzie można tutaj zobaczyć te wszystkie elementy, o których kilka słów powiem.
będzie można również skorzystać z naszego takiego stolika, gdzie jest woda, herbata, kawa, więc będą się Państwo mogli poczęstować. I powiedzmy, umówmy się, że w pół do staniemy przed centrum i tam rozpocznie się nasze przejście na terenie Parku Kulturowego. Więc w tym momencie chwila tutaj w centrum na takie spotkania kuluarowe, rozmowy jeszcze, a o w pół do spotykamy się przed drzwiami centrum, aby rozpocząć naszą wycieczkę po Parku Kulturowym. Dziękuję serdecznie.